Cześć, tutaj Tomek Kopyra z blogu blogkopyra.com. Kiedy wy to oglądacie, ja jestem już w Wielkiej Brytanii, w Zjednoczonym Królestwie, najprawdopodobniej w Walii, ale będę też w Anglii. Ale pomyślałem, że nie mogę was tak zostawić bez polskich piw. No i tutaj ostatnie z piw, które dostałem z projektu Piwo, a mianowicie Papa. Bardzo fajna nazwa, bo projekt Greenpoint. Szkoda, że ta nazwa jest tak mało widoczna, raczej rzuca się w oczy to numer 31 Papa. Projekt Greenpoint, a Greenpoint jest wielki na wieki, największa atrakcja światowej turystyki. Turyści tam spędzają przeciętnie 8 lat, mimo że jeszcze gdzieś indziej jest piękny świat. Także bardzo fajnie mi się kojarzy. Papa. Co to jest papa? No, na chłopski rozum, znaczy wiadomo, no papa, no tam na dach i tak dalej, toporek zrywa papę z dachu, ale nie. Papa, czyli polskie apa. Tylko jak się nad tym zastanowić, to jest absurd, nie? No bo jeżeli jest Polish, czyli tylko na polskim chmielu, no to już nie American Pale Ale, tylko Polish Pale Ale, czyli powinno być PPA. Ale gatunek powstały przez połączenie niezwykłych, aromatycznych, amerykańskich i polskich chmieli. Pierwsze z nich wnoszą aromaty cytrusowe, natomiast drugie aromaty jabłka. Nie wiem, które to wnoszą jabłka. Całość daje niepowtarzalne połączenie. Drugiego takiego piwa nie ma na rynku. I tu się chyba można zgodzić. Czyli generalnie rzecz biorąc, na pewno coś takiego jest, ale wiecie, nikt w ten sposób tego nie komunikował. Nikt nie mówił, że słuchajcie, my robimy Polish American Pale Ale. Polish Pale Ale? Zgadza się, było. Piwo nazywane APA na polskich chmielach? Było, ale żeby to było Polish American Pale Ale? No to nie kojarzę. Aczkolwiek nie jest to jakieś super, mega jakby odkrywcze, nie? No ale sam sposób komunikacji, że to jest Polish American, to jest w miarę fajny. A jakie to chmiele? A może inaczej, najpierw parametry. 13 BLG, 25 na 100, rozumiem, że chodzi o goryczkę. Alkohol 5.0. Chociaż tu nic nie jest napisane, co to jest 25 na 100, to powinno być napisane goryczka, czy no nie wiem. Składniki: woda, słód Pale Ale, słód Karahel, chmiel Simco, chmiel Citra, chmiel Octavia, drożdże Safale US 05. Data przydatności 25.11. Projekt Piwo. Greenpoint jest wielki na wieki. Kapsel Czarny Golas. Piwo uważone przez projekt Piwo w browarze Soho z Sochaczewa. Patrzę, czy udało się w jakiś sposób, nie wiadomo w jaki, ale czy udałoby się uchwycić ten i polski, i amerykański charakter. Czyli amerykański, wiadomo, cytrusy. Z tym jabłkiem, no to mówię, no troszkę tak nie do końca wiem, o co chodzi. No bo jabłka to najczęściej do piwa wnoszą estry po prostu. No nie mówię o aldehydzie octowym, czyli zielone jabłka, ale czerwone jabłka są estry. Rzeczywiście czuję taką nutę kojarzącą mi się z Octavią, ale to raczej bym powiedział, że to są winogrona niż jabłka. Niskie wysycenie, słaba piana, troszkę ją tu wymusiłem, no ale rzeczywiście szału nie ma. Barwa takie bursztyn, zamglony bursztyn, no ale piana rzeczywiście słaba. Z tym jabłkiem. Mam nadzieję, że chłopaki nie stwierdzili, że wyszedł im aldehyd octowy, napiszemy, że jabłko wnoszą polskie chmiele. Nie, to nie jest chyba aldehyd octowy. Niskie wysycenie. Goryczka, no powiedziałbym, że większa niż 25.
No ale to niskie wysycenie przeszkadza tutaj. To nie jest stout, żeby miał takie wysycenie. W stoucie by było ok. Co prawda, gdybyśmy powiedzieli, że to jest takie na angielską modłę, to tak, w sumie być może ja właśnie takie piwa będę teraz pił. Bardzo nisko wysycone, z pompy, nalane bez piany, bo w Anglii tak się nalewa. Może to tak troszkę antycypuje mój wyjazd. Ono trochę angielskie jest. Jest taka słodkawa nuta słodowa, karmelowa, czyli coś, co jest w English Pale Ale jakby normalne. Trochę taki ziołowa goryczka, to też jest typowe dla angielskich piw. O ile jeszcze w aromacie z butelki jakieś cytrusy wyczuwałem, chociaż teraz ich nie czuję, no to już ze szkła w zasadzie nie. Jakbym miał tak w ciemno obstawiać, to bym powiedział, że to jest takie English Pale Ale. Co jakby do polskiego Pale Ale by pasowało. Ale gdzie ta amerykańska część? Gdzie te chmiele? Piwo słodkie, słodowe, z wyraźną goryczką, trochę taką ziołową, ale nie zalegającą. Znaczy wyraźną, ziołową, nie taką jakąś zwiewną, krótką, ale nie zalegającą. Niskie wysycenie, za niskie moim zdaniem. No głównie jest słodowe, karmelowe, no takie właśnie w stylu angielskich piw. Ale to nie jest to, czego oczekiwałem po opisie. Po opisie oczekiwałem, że jednak będą amerykańskie chmiele, będą te cytrusy, coś tam jeszcze zagrają polskie chmiele. No być może zagrały. Takie nuty winogronowe trochę. No ale zdecydowanie piwo jest angielskie w charakterze, a nie amerykańskie. Chyba za dużo karmelowego słodu. Tak chyba bym, jeżeli bym miał szukać przyczyny, albo za mało chmielu amerykańskiego. No bo nie ma tego charakteru Ameryki, nie ma tego buchania cytrusami, nie ma owoców tropikalnych. No i za niskie wysycenie. Coś tu nie pykło. No ale nic, no myślę, że temat jest do eksploracji. Czyli Polish American Pale Ale. Projekt Greenpoint, mam nadzieję, że można poprawić tak, żeby było troszkę więcej Ameryki. Tą część słodową chyba bym taką zostawił. Ona jest rzeczywiście, pasuje też do American Pale Ale, bo amerykańskie Pale Ale tym się różnią od Session IPA, że one są właśnie mocno słodowe, a nawet karmelowe. Więc po stronie słodowej jest ok. Tylko że nie mamy tutaj, no brakuje chmielu amerykańskiego, żeby to było rzeczywiście takie American. Ale nic, no koncepcja ciekawa. Wasze zdrowie, do usłyszenia, cześć.